Get ready! Daikatana to świetnie zaprojektowana gra. Uczciwe wyzwanie, szybka akcja i uczucie przygody. Te składniki sprawiają, że gra się w to naprawdę dobrze i ma się masę frajdy. Co? Jak to niemożliwe? Przecież wiem, w co grałem. A! Pewnie myślicie, że mówię o wersji na PC. To tak. To jest krab i zaliczam się do osób pieszczotliwie nazywających ją Daikashaną. Na tę wielką porażkę nie ma co tracić czasu. Ja za to z kolei mówię o Daikatanie w wersji na Game Boya Color. Wersja na handhelda Nintendo oberwała rykoszetem, gdy hucznie zapowiadana przez Johna Romero Daikatana na PC-tach okazała się grą kiepściutką i krytykowaną w każdym możliwym aspekcie. Dlatego Game Boyowa wersja gry wydana została tylko w Europie. W pozostałych regionach wydawca pokręcił tylko nosem na możliwość wydania tytułu, który kojarzył się z totalną porażką. Na szczęście gra nie zaginęła w pomrokach dziejów, bo w 2004 roku sam John Romero udostępnił ROM w internecie za darmo. W przeciwieństwie do Daikatany wydanej na PC i na Nintendo 64, wersja Game Boyowa nie jest first person shooterem, a grą akcji z perspektywą osadzoną u góry. Sprzęt nie pociągnąłby tak ambitnej strzelanki, jaką sobie wymarzyli twórcy. Wyszła z tego gra, w której czuć namiastkę The Legend of Zelda. Zresztą Romero chciał, by ta wersja gameplayem nawiązywała do tego klasyka Nintendo. Daikatana opowiada historię Hiro Miyamoto. Pochodzi on z rodu samurajów, a jego przodek wykuł tytułowy miecz. Broń pozwala swojemu właścicielowi podróżować w czasie. Protagonistę odwiedza Toshiro Ebihara, który opowiada Hiro historię tego miecza i zdradza, że jego moc wykorzystuje do złych celów Kage Mishima, który podróżuje w czasie i zmienia bieg wydarzeń, aby zyskać potęgę i władzę. Toshiro prosi o uratowanie porwanej przez antagonistę córki, odzyskanie Daikatany i naprawienie linii czasu. W trakcie przygody zwiedzimy przyszłość, dokładnie Tokio i San Francisco, oraz cofając się do przeszłości, będziemy eksplorować starożytną Grecję i średniowieczną Europę w czasach zarazy. Każda miejscówka wyróżnia się wizualnie i wygląda nie najgorzej jak na warunki 8-bitowego handhelda, oferującego zaledwie 160x144 piksele. Wszystko jest tu czytelne i sama gra jest płynna. Cały czas wiemy, co robić i gdzie iść, dlatego ciężko się zaciąć. Sterowana przez nas postać potrafi skakać, a to dało okazję do wprowadzenia elementów platformowych. Niezbyt trudnych, ale wcześniej trzeba wyczuć, jak to działa. Zabawę urozmaicają pojedyncze zagadki, na jakie natrafimy. Te akurat nie są zbyt skomplikowane i w najgorszym wypadku można próbować się rozwiązać na chybił trafił, poświęcając trochę czasu. Niektóre lokacje będą wymagały od nas znalezienia specjalnych przedmiotów, żebyśmy mogli do nich wejść. Przykładowo do pokoju z niskimi temperaturami będziemy potrzebować kombinezon ochraniający nas przed ekstremalnym zimnem. Walka toczy się w czasie rzeczywistym i stawia na umiejętności gracza. Oprócz punktów życia mamy jeszcze punkty pancerza ładowane odpowiednią znajdźką. Dopiero kiedy pancerz się zepsuje, to tracimy HP-ki. Gra nie jest przesadnie trudna, ale są bossowie, którzy potrafią stanowić wyzwanie. Choć większość wystarczy spamować atakami. W nagrodę za pokonywanie ich zwiększają się nasze maksymalne punkty zdrowia. Te jeśli stracimy, to musimy wczytywać grę. Na szczęście zapis można wykonać w dowolnym momencie zabawy i po wczytaniu zawsze zaczniemy na początku ekranu. Nasz arsenał składa się zarówno z broni przeznaczonych do walki wręcz, jak i z pluw. Zaczynamy ze zwykłym kijkiem, szybko zdobędziemy tytułową Daikatanę, ale też bronie palne. Od blasterów poprzez bardziej oryginalne pukawki, jak dyski wracające do nas jeśli nie trafimy w cel, albo trójząb strzelający pociskami odbijającymi się od ścian. Broń dystansowa zużywa amunicję, którą można znaleźć rozsianą na planszach. Kiedy gra tego sobie zażyczy, to wcielamy się w jedną z postaci towarzyszących Hiro w podróży. Jedyna różnica między nimi a bohaterem jest taka, że nie mogą używać wszystkich broni, a jedynie te, które twórcy wybrali według niewiadomego mi klucza.
Dochodzi do takich dziwnych sytuacji, że zaczynamy planszę jedną postacią i podnosimy nową broń, ale nie możemy jej użyć. Bo nie. I gra informuje o tym łamanym angielskim. Na tłumaczeniu lepiej się nie skupiajmy, bo nie jest ono zbyt poprawnie gramatyczne. Daikatana w wersji na Game Boy Color nie jest długą grą, bo przejście jej zajmuje od 2 do 3 godzin. Brakuje też jakichś sekretów na mapach, aby więcej zachęcać do eksploracji. Mimo wszystko to fajny, Zelda-podobny produkt, w który gra się naprawdę przyjemnie. I można legalnie pobrać go z internetu za darmo. Same plusy. Dlatego jeśli wersja pecetowa doczekała się określenia Daikashana, to wersję na Game Boya śmiało można nazwać Zeldataną. Dajcie znać, co myślicie o Daikatanie i czy graliście w jakąkolwiek wersję tej gry. Jeśli materiał się podobał, to zostawcie proszę łapkę w górę i suba. To duża motywacja do dalszej pracy. Zachęcam do wpadnięcia na moje social media, Facebooka oraz Twittera. Na koniec zostawiam Was z propozycją innych moich filmów. Do usłyszenia!